Zupa pochodząca z naszej rodzimej kuchni według mnie powinna być gęsta i pożywna. Tak też będzie z moją przepyszną zupą fasolową, nie zabraknie w niej wielu wspaniałych smaków. No to zaczynamy. Fasola moczyła mi się przez noc i teraz część z niej wsypuję od razu do wody. Gotuję. Po mniej więcej godzinie gotowania dosypuję pozostałą fasolę. Dzięki temu zabiegowi ta, która gotuje się dłużej, całkowicie się rozpadnie, tworząc gęstą konsystencję zupy. A druga, mięciutka, pozostanie w całości. Od tej pory zupa będzie gotować się jeszcze przez jakieś godzinę 20. W mojej fasolowej nie zabraknie mięsnych smaków. Boczek kroję na kostkę i przesmażam. A do gotującej się fasoli dorzucam liście laurowe, ziela angielskie i przyprawiam solą i pieprzem. Z mięs poza boczkiem użyję też kiełbasy. Mi najbardziej smakuje kiełbasa surowa, typu polska. Kroję na plasterki i dorzucam do smażącego się boczku. I jeszcze cebula. Kroję na pół plasterki. Usmażony dosyć mocno boczek i kiełbasę zsuwam z patelni, pozostawiając na niej tłuszcz, na którym przesmażam na złoto cebulę i dodaję do zupy. A boczek i kiełbasa trafią do zupy w późniejszym etapie. Mojej zupce pozostało jeszcze jakieś pół godziny gotowania, więc czas na pozostałe warzywa. Marchewkę, podobnie jak niewielki kawałek selera i pietruszki, ucieram na tarce na grubych oczkach. I dorzucam do gotującej się zupy. A więcej naszych przepisów na www.kulinarnatv.pl. Zupę próbuję i doprawiam jeszcze raz do smaku solą, troszkę cukrem i świeżo zmielonym pieprzem. W mojej fasolówce znajdą się też ziemniaki. Kroję je na średniej wielkości kostkę i dorzucam do gotującej się zupy. Gotuję jeszcze jakieś 20 minut. W zupie fasolowej bardzo lubię akcent pomidorowy. Wielu ludzi używa do tego koncentratu pomidorowego. Ja jednak wolę użyć całą puszkę pomidorów Palati, wcześniej rozdrobnioną. No i rzecz jasna, nie obejdziemy się bez mocnego aromatu czosnku. Kilka ząbków ucieram na tarce i dodaję do zupy na ostatnie 10 minut gotowania. A na ostatnie 5 minut dorzucam usmażoną kiełbasę z boczkiem. Chcę, żeby pozostały chrupkie i nie rozmiękły. Na sam koniec posypuję jeszcze majerankiem, po czym przekładam moją przepyszną zupkę na talerz. Dla świeżego akcentu posypuję jeszcze drobno pokrojonym szczypiorkiem. Szczerze mówiąc, talerz takiej zupy może posłużyć jako dwudaniowe danie. Jest niezwykle treściwa, a co najważniejsze, wyjątkowo smaczna. Więc i Wy koniecznie zróbcie taką fasolową u siebie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.